Siema ludzie, witam was Mr. Games Polish, już w trzecim odcinku Wilmela, tak, pewnie słyszycie, mam nowy mikrofon, właśnie, jak tak, to weźmiemy audio i muzykę sobie weźmiemy na jeden, tak, wyłączyłem muzykę, żeby właśnie mnie było lepiej wtedy słuchać w starszym mikrofonie, a teraz jest ten bardzo dobry, kupiłem sobie mikrofon SIM7 USB M-Pod. Polecam mikrofon, jest bardzo dobry, ale trudno, trzeba go tam w ustawieniach trzeba jeszcze było pogrzebać, żeby on dobrze nagrywał, więc teraz już jest spoko i gramy. No to kontynuuj grę. No i trzeci odcinek, tak. Jak wspominałem, nowy mikrofon. Trzeci odcinek, nie wiem co się zapowiada, ale pewnie jakaś fajna misja jak Wilmenie, nie? No dobra. Może wreszcie broń będziemy mieć, bo jak widzę, tutaj widzicie na obrazku, ten facet ma broń. Może ja będę miał broń? Nie wiadomo. Dobra. Bierzemy P. I mission. Start. Znowu ładowanie. Boże. No dobra. Gramy. Jakby się ktoś pytał, to ten mikrofon mnie kosztował 200 zł, tak, 200 zł aż, żebyście mnie dobrze słyszeli. Dobra, będę już cicho. Which one of you is Felipe? Do I know you? Not yet. My name's Milo Burek. I just came in from Miami. I'm looking for a job. What do you do, Milo from Miami? Gówno! Man. Wilman, where's your car? If you can't use me, maybe I could talk to your Uncle Paolo. What did you say? Who the hell are you? A good driver knows when to start and when to stop. That yours? Yes. Now I have a car. The keys? Carefully. Ale kurna, kluczyki. This is where we start. Kurwa, sorry. Co to znaczy węga? Powiedzcie mi. No i co ja mam tu robić? Jestem bardzo ciekawy. Użyj samochodu Felipe w negocjacjach, aby dostać się do jego wuja Paulo. No dobra. Ha, na placu budowy, dobra. I nie mogę zarysować. Ups. Oj. Kurwa, no co ty? Wiem. Ja pier... Dobra, jest, ciśniemy! No i misja nieudana, kurwa. Felipe umarł. Myślałem, że mam go rozwalić. Dobra, jest, ciśniemy, ja mam tutaj drifty. Panowane. Spierdzielać z drogi Iwon. Ostrożnie tam poza. Dobra, jest. Co do cholery, no. Twoja stara. Nie żyje, a nie ja. Lol.
Myślałem, że tu jest droga. This will be easy. To pestka. Szmato. Kto cię skiwał? Ha! Filip! O kurna! Miałem nie zniszczyć i się boję. O nie! Złą drogę pojechałem. Wiem co zrobię. Twoja stara. Mam zderzaki. Lol, ale to brzmi zderzaki. Jeśli uraziłem jakąś dziewczynę, to sorry. Żeby mnie teraz nie rozwali w takim momencie. Dobra jest. Dobre. Qué coño. Vaya al infierno. And this is where we stop. No. ¿Estás loco? Olva. Por favor. I'll give you what you want. Set up a meeting with your uncle Paolo. Sprytnie facet. You're not so hard to track down, American. I got you now. My men Lantos, not Chulo shitheads. Take it to Paolo first. You're not seeing anyone, huh? It's over, Milo. I sent you back to Miami in a real small box. Ja mam rozwalić? Te samochody? Jeśli tak, to fajnie. Lubię te walki uliczne. I spojrzałem, ile już nagrywam. 7 minut, spok. Kurwa, nie w tę drogę. Jeszcze. Haha. No i jest git. Trzymałeś po prostu prowadzić. I teraz! Jep, 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 jep. I jest git. Już po nim. Misja zakończona. Filipe Lial, wiek 27 lat, płeć mężczyzna. Wujek Felipe jest Paolo Lian, głowa rodziny Los Santos, co czyni go niezwykle wpływowym i niebezpiecznym człowiekiem. Los Santos są rodziną z najbogatszą, przestępczą tradycją w całej Barcelonie, ale Felipe uważa, że ociąganie się z wprowadzeniem zmian nie wyjdzie rodzinnym interesom na dobre. Z tego powodu coraz częściej słyszy się o tym, że Felipe kręci interesy na boku z innymi gangami w Barcelonie. Gangami Barcelony. A nie w Barcelonie, sorry. Aha, tu już 10 nagrywania i... To wiecie co? Opa!
Ha, udaj się do kasyna, aby spotkać tego. Lol. Nie no, wiecie co? Ja już skończę odcinek, bo będę jechał do fryzjera. A poza tym już i tak wykonaliśmy tak w pewnym sensie dwie misje już. No jest parę minut tego nagrywania. To może jeszcze się tak pobawmy trochę. No, pobawmy się tak z 3 minuty, 4. 3 wiadomości, no lol. Przydałaby się jakaś giwera. Ha, dobra. LOL! Zmieńmy sobie wóz. O. No i jest git, mamy jakiś wóz. Albo. Uiiiia! Ale drift? O, wiem co. To co ja uwielbiam w tej grze, to jest najlepsze. Zaraz, poczekaj, muszę znaleźć jakiś samochód i... Jup. Lol, on sam jechał, widzieliście? To było dziwne. Lol, co to miało być? Sam jeździł. Na 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 na. Ile już samochodów tych rozwaliłem. Fajnie. Yeah, bitch. I tutaj skręcimy w lewo. Dobra, zgubił policję i kończę odcinek, żeby nie był taki za długi. Wiem, że ludzie nie lubią oglądać odcinków powyżej 20 minut, tak góra 15, no. Wtedy są fajne odcinki. Sam wiem, bo ja nie lubię za bardzo oglądać jakichś półgodzinnych odcinków, nie? Jak na przykład oglądam, czego tu SKKF-a jakiś czy coś, o kurwa. Złapali mnie? Nie. No fajne to jest. Nice git. Yeah, bitch. No szlol, ale to jest zimne. 13 minut, no nie, nieźle. Wee! Kurwa! Już po zderzaku. No zgub tą policję głupią. No szal! Przecież oni mnie nie widzieli. Którym się skacze? I co, zablokują mnie? Idioci. No jest na schody? Yeah! Bitch! Jeszcze do tego fajna pioseneczka leci. O, uprzejcie, sam rusza. No, nie mogę na policji, na szkole. Byście zauważyli, jest zablokowane. Boże, ja już myślałem, że zgubię tą policję, a to nagle jedzie i hop, siup. 4 bawią, 8 dupi, nie udało się. Lol, ale rym. Nie pamiętam, skąd to znam.
Jaka muzyczka leci, lol. Mogliby to przełączyć. Inna policja się zgubiła. Dobra, jest. Ile jest? 15 minut. Dobra. Ja już będę kończył zaraz. Lol. Jeszcze nie mogę skończyć nawet. Dobra, jest. Już mam plan. Takim malutkim popierdzielać to. Jest problem ze sterowaniem od takich. Żal. Zaraz mnie zabiją i będzie. O kurwa. Ale ta policja jest zimna. Cześć. Ja, to było dziwne. Ja sobie normalnie wsiadłem. A chyba policyjnym władzom mi się nigdy nie uda ich zgubić. To by było dziwne. No musiał centralnie we mnie. Open twoja stara. Już mi sterzak odjebali. Szmaty. O no kurwa, ale mnie zniosło. Posrane. Dobra, jest, to my wyjdzie skończymy odcinek, bo to już jest 17 minut. No to już wam się pewnie nie będzie chciało oglądać. Dobra, ja jestem Mr. Games Polish i graliśmy w trzeci odcinek Wilmana. To cześć! Cześć, papa. Pa.